There seems to be a fine line between coincidence and irony. You sure about that map? Unfortunately, there was some nonsense about the discovery of the real King Arthur's tomb here years ago, soon discredited. And yet another roadside attraction was born. Well, let's see what we can see, shall we? At least it should be educational. Either housekeeping should be fired, or no one's been inside for months. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 6 odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Legend. Moi drodzy, tutaj tak jak podobnie w Kazachstanie, drugi raz nagrywam dla was ten film, więc część nagród udało mi się już tutaj znaleźć, natomiast nie przejmujemy się tym, bo nas to w sumie nie interesuje. To tak tylko, żebyście wiedzieli, że no, nie bez powodu jest tak, a nie inaczej. No, nie mamy zasilania. No King of England jokes, Alistair. I probably have to turn on the power first. Dokładnie, tam już mamy szyby wentylacyjne. Tutaj też jest niestety zablokowane. It must be electric. I'll have to find the power main. Place is locked up pretty tight on the ground floor. Probably have to try up higher. Nie ma sprawy. Mamy to. This place has seen better days. It's been condemned since the death of the owner, one Professor Worth. I shudder to think that at one time he had students. Dobra, musimy się dostać wyżej. Na drugą stronę konkretnie tutaj bramy. I mamy skrzynkę z elektrycznością. Niestety mamy jakieś złącze. And we have power. Now that the power's on, maybe you can go back and pull out Excalibur. It's not Excalibur! The sword in the stone and Excalibur were two different bloody swords! Arthur got Excalibur after the sword in the stone broke in his battle with Pelennor! Oh, good grief, nobody gets it straight! That's because nobody cares. Boys! Sorry. Oj, panowie, nie kłóćcie się, bo to jest bez sensu. Dobra, udało nam się uruchomić. Możecie sobie w tyle posłuchać, co tutaj można ogarnąć, natomiast nas to będzie raczej mało interesować. No, chyba każdy z nas zna mit o królu Arturze, więc cóż, tutaj nic ciekawego nie znajdziemy. Natomiast musimy się udać tutaj. Spróbujmy. Teraz ważne, żeby wrócić. There's no difference between stupid and charming with you, is there? Dobra, tamtego nie uruchamiamy, bo nam to jest mało potrzebne. To też jest nam w sumie mało potrzebne. Tu widzę, że mogę wejść do środka. O, proszę bardzo, mamy sekrecik przy okazji. No, mało nam to potrzebne, ale niech będzie. My się musimy dostać tu. No niestety bramka się nam popsuła. Maybe the grunting Saxon or the Roman fascist that Alistair used the whole legend is built around. Dobra, tu nic nie ma, tak jeszcze się profilaktycznie rozglądam. This is where the truth behind the myth is supposed to be explained, but it's been turned into a warehouse. Fitting. There's been so little truth everywhere else. Why start here? The only factual basis behind the King Arthur myths died centuries before this place was built. Give Professor Worth some credit.
If he had to close an exhibit for renovations, at least he picked the most boring one. Dobra, my musimy użyć tego, tylko weźmy sobie, obróćmy kamerę. Najlepiej by było się ewentualnie po prostu przebić z tym dziadostwem. Tak jest w sumie w porządku. This definitely isn't Arthur's tomb. We knew that already. What's wrong with it? I've seen enough tombs in my life to know when I'm looking at a cenotaph. Say who? A diversion. This place is trying too hard. It's hiding something. A body? No, that's the problem. Okej. Dobra, weźmiemy się, rozpędzimy, bo jest szansa, że uda nam się tutaj normalnie wjechać. No, chyba, że to nie będzie aż tak proste. Spróbujmy jeszcze raz. Cudownie. Now this is better. Mamy zabezpieczenia. Really, Alistair, I have a velveteen touch. But I'm glad to see you now think there may be something important here. Dobra. No, jedziemy. Jedziemy chyba. Dobra, nic nie widzę. Od razu lepiej. No, nie jest dobrze. Upsi. Are you all right? I decided to take the slow way down instead. Should have told that to the forklift. Ojej, wszystko nam się tutaj wali. Be careful, Lara. Please, Alistair. This will take some concentration. Yeah, pipe down, Alistair. Or I won't let you sit up front with me anymore. Oj, panowie chyba już tam mają... No nie najlepiej się chyba czują. Tutaj możemy wejść i sobie zgarnąć skarb. W sumie może być. Co nam szkodzi? O kurczę. Ustawmy się tak, żeby sobie naskoczyć na te schody. Oj, coś nam nie wyszło po drodze. Dobra, chyba zaczynamy od samej góry. No nie, jednak tutaj jest punkt kontrolny. W sumie to miło. Ach, bo tam jest półka skalna. Ale w sumie nie wiem, dlaczego mi nie doskoczyła tam, gdzie trzeba było. I tutaj chyba w dół? Dokładnie, jesteśmy na dole. So am I. That doesn't mean you don't have to be quiet anymore. O kurczę, przecież wcale przed chwilą nie zginęłam, prawda? Chodźmy. No, ognie piekielne. Looks like there's oil seeping into the water table. Who knows how long it's been burning? I wonder if the architect's design deliberately took this into account. There's your answer, Alistair. Wow. You know you're gonna O kurczę. Not on the path I'll need to take. Troszeczkę mi się... Troszeczkę ją podpaliłam, ale to chyba nic złego, nie? No... Chyba jednak jakaś prawda w tym grobowcu jest. Dobra, musimy wyczekać na odpowiedni moment. Aj! Coś tak czułam, że niestety się nie uda, bo troszeczkę za późno skoczyłam. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, przesuniemy sobie to kawałek. No, tylko o kurde. Chciałam zrobić podwójny skok i mi kompletnie nie wyszedł, nie? To niedobrze. Szczególnie, że chyba potem nie będziemy mieli za bardzo jak znaleźć tutaj apteczek. To już jest w ogóle tragedia jedna wielka.
Najwyżej będziemy to powtarzać jeszcze parę razy. Dobra, wyczekajmy na odpowiedni moment. Udało się nam tym razem. Chyba nam się to przyda. No, jak najbardziej. Super. A, bo to się tutaj nie zapala na końcu. No fajnie, jeszcze lepiej się zapowiada. Dobra, potrzebujemy najpierw dostać się po tą skrzynkę. Bo będą nam potrzebne dwie. Dobra. Bezpiecznie. Można powiedzieć. Dobra, weźmy sobie tą ze sobą. I teraz tak. Spróbujemy sobie zatrzymać ostrza tutaj. No, w sumie to się udało. Tylko właśnie dobrze by było to mieć po jednej typowo stronie. Dobra, tam na górę nie potrzebujemy wchodzić. Nas interesuje, żeby to wziąć ze sobą. Dobra, przyciągnijmy sobie to bardziej do siebie. O, w miarę prosta mechanika. I robimy powtórkę. Wyszło, wyszło. To cudownie. I teraz tak. Dobra, przesuwamy sobie oba. Najlepiej zrobić sobie tak. Super. I teraz zabieramy to. No, tutaj trzeba naprawdę pomyśleć, że tak powiem. Dobra, przesuńmy się tak i tak. I jest perfekt. Kolejna dźwignia. Okej, widzę, że ona nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast ja sobie to zabiorę może ze sobą. W ogóle zauważcie, że się pułapka wyłączyła. Dobra, to może nam się w sumie przydać. Dobra, bo nam się otwiera to, więc sobie to podsuńmy. Skoro możemy sobie to zabrać... Ha, gra mi nie da, widzicie? Chyba jednak mi da. Nie, nie tak prosto. Dobra. Chciałam to przy okazji sprawdzić. A zresztą byśmy i tak tego nie przyciągnęli sobie dalej. Potrzebujemy się dostać tam. Hey, Alistair. Why don't you head on down there and stand on that platform? Why don't you go down and hold that door open? Kurczę, gdyby to było takie proste. Dobra, jesteśmy tutaj. You see that crate up on the shelf over there? You could use that on the pressure plate. It's not a crate, it's a coffin. Someone's revered ancestor is in there. No, to spróbujmy się do niej dostać. Mamy to. Dosyć intuicyjna rzecz, prawda? Nie ma to jak pływać na trumnach. Dobra, teraz tam.
mimo wszystko całkiem prosto. W niektórych miejscach te zagadki są trudniejsze. Tak, i potrzymaj mi to, koleżanko. No, trzeba przyznać, że grobowiec naprawdę wygląda jak grobowiec, mimo wszystko, co? Dobra, już widać jakąś dźwignię. Dobra, mamy kolejną trumienkę. Ojojoj. Don't worry, Lara. I've still got an eye on you. Probably won't be able to hear each other too well when you're underwater, though. There is a god. Hey, I heard that. Dobra, my potrzebujemy wejść tutaj i znaleźć kolejną dźwignię. Dobrze, że tutaj nic nie pływa, co mogłoby nas zabić, prawda? Tutaj jest kolejna dźwignia. Cudownie. Poczekamy sobie. I przyciągnijmy się, żeby nie czekać w nieskończoność. I mamy to. No, miejsce wygląda co najmniej ciekawie. Jak się domyślacie, co się tutaj będzie działo. Te dźwięki też nie są jakieś cudowne. No, ale ewidentny grobowiec. Will you look at that? Oh, this is brilliant. That is interesting. No tak, to jest bardzo fascynujące i intrygujące. To nam się przyda. Odtorujemy sobie od razu dalszą drogę. I to również nam się przyda w takim miejscu. No to co? Zacznijmy naszą wspinaczkę. Od razu jasno widać, gdzie mamy iść, więc raczej bez kłopotów. Tutaj skaczemy. Dlatego właśnie to jest ważne, żeby sobie to nastawić. I to również. Pięknie. Jesteśmy w nowym miejscu. Teraz możemy zacząć wspinać się dalej. No i wejdziemy od góry. Dobra, na to nie wejdę. I've no doubt about the authenticity of this tomb, Alistair. Arthur was the 11th century figure that became legend. The once and future king was as real then as the air I'm breathing now. I don't know, Laura. Excalibur, the sword in the stone. That's how it always goes, isn't it? Pardon? Swords in stones, Alistair. They're part of the monomyth. There wasn't just one Excalibur or one Merlin. We keep seeing swords and daises all over the world because they were everywhere. So you're saying that everywhere they went, they raised up kings, shaping the course of human destiny? Well, it's a possibility. Who? And what happened to them and their swords? Perhaps they're in Avalon. It's as good a place as any. Except our Merlin was killed and our Excalibur was left in pieces in the hands of the locals. So where's Avalon? I don't know. On the other side of the looking glass, perhaps? No dobrze. Tutaj jest jeden zniszczony grób.
It says Bedivere returned a fragment of Excalibur to Arthur after the other pieces were carried off by the knights. Where did they go? To find Avalon, perhaps. The quest for the Holy Grail. Lancelot, Galahad, Percival, and Bors. Their tombs are empty. It says this fragment was left with Arthur to help him leave this mausoleum when the time came. Perhaps it will help me instead. Dobra, potrzebujemy dostać się do fragmentu miecza. No niestety troszeczkę musimy sprofanować to miejsce. Tak się mówi? Profanacja? Chyba tak. A może bardziej zbezcześcić, bo profanacja to chyba jest pozytywna rzecz. Dobra. Po pierwsze, potrzebujemy sobie to rozbujać i to dosyć solidnie. I teraz się troszeczkę pospieszyć. Musimy się pospieszyć, ale nie będzie miło, bo z tego co mi się wydaje, to ja mam tylko jedną apteczkę. No dobrze, mamy punkt kontrolny, ale przed nami walka z bossem, moi drodzy. No niestety niezbyt przyjemnym. Mamy hydrę. Zbawimy ją tutaj. Musimy ją uderzyć 4 razy tym dziadostwem. Jak widzicie, ona jest strasznie w tym wpieniona. No ale dobra. Chodź tutaj, kochana. Idzie całkiem gładko. Gorzej jest tam tymi dwoma, bo ona może nas wrzucić do wody. Z tego, co mi się kojarzy. No, a to nie będzie jednak przyjemna rzecz. Chodź, kochana. Ałano. Chodź. No zostaw mnie, pizdo. Nie wiem, czy się uda. Dobra, udało się. Został nam ostatni. Dobrze by się było wycofać tutaj chociaż kawałek. Chodź. I ostatni. Pięknie udało nam się. Poszło nam naprawdę sprawnie. No i po hydrze. Dobra, możemy już bezpiecznie wejść do wody. I ruszamy. Tutaj ważne, żeby skorzystać z niej troszeczkę. No i możemy spadać. To pędzimy. Tylko nie w ten sposób. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy nie za wcześnie skoczyłam. Nie, jednak nie, jest okej. No i mamy problem. Miała koleżankę albo kolegę. Na szczęście nam się to udało. Kurczę, no nie? Tutaj mamy rzecz do zdobycia, natomiast ja tam raczej po nią schodzić nie będę, bo mi się nie chce.
Nie zależy mi zresztą na tym, więc... Od razu będziemy się starać tutaj puścić tam, gdzie trzeba. Mamy dźwignię. I przygotujmy się, bo tutaj chyba będziemy mieli jakieś towarzystwo. Dokładnie. Wow, granat. O kurde. Ja pierdylę, nie? O ja. Ale mnie podsadzili tutaj? Raczej mnie wysadzili. Przynajmniej teraz mam full HP. Nie mam też właśnie apteczek, więc to też jest taka rzecz. A, nie mam granatów, dobra. No. Dobra. Okej, musimy uważać. Nie mam za bardzo innej broni, niestety. No. Dobra, tamten wyrzucił apteczkę, więc się pofatygujemy. Zresztą chyba warto będzie. Możemy też chyba zabrać karabin. Jest karabin? O, mamy pistolet maszynowy. Jest też strzelba. Dobra, ale skorzystamy z tego maszynowego. No. Wow. Kto do mnie strzela i skąd? A tu jesteś. No. Rzućmy tam mu granat, bo mnie denerwuje typ. Dobra. Lara, dlaczego ty nie robisz mi podwójnego skoku, kiedy ja cię o to proszę? Ale dno. Dobra, zmienimy sobie broń. Masz tam granat. I spróbujmy wykonać podwójny skok. Coś jest nie tak. No co jest grane, no? Nagle nie mogę robić podwójnych skoków? Weźmy, spróbujmy jeszcze raz. Mogę. Kurde, no. Do widzenia. Serio nie doleciał ten granat? Co jest grane? Weź. No, bo chyba nie trafimy w siebie nigdy. Ach, nie mam już amunicji. A co się stało gościowi? Nie mam pytań, ale wygodniej się skacze. Dobra, miałam jeszcze apteczkę. Żryj to. Pięknie. Dobra, na szczęście doskoczyłam. Mamy towarzystwo jeszcze? Mamy. Ktoś jeszcze? Chyba nie.
Dobra, pozbierajmy troszeczkę rzeczy. Cokolwiek. Okej. No to pędzimy w takim razie na górę. Przygotujmy się. Dobra. Tutaj trzeba będzie ładnie doskoczyć. Pięknie. Jeszcze mamy towarzystwo? Mamy. Jeszcze też pieski są. Dobra. Gościu. Do widzenia. Jeszcze? Jeszcze. Gościu, do widzenia. Do widzenia. Cool. Co, wychodzimy z tego grajdołu? Jeszcze? Jeszcze? O kurczę. Do widzenia. Ty też jeszcze giń. Dobra. Beautiful, to co? Lecimy już do końca chyba. Ktoś jeszcze? Jeszcze są! No. Żegnam. Żegnam pana. Dobrze, moi drodzy, udało nam się ukończyć 6 poziom w 32 minuty. To naprawdę dobry czas, chociaż no jak widzicie, większość skarbów jest niepozbierana. Ale w sumie, po co nam te skarby, tak? Ważna jest fabuła, ważne jest, żeby się trochę pobawić. Moi drodzy, jeżeli wam się odcinek podobał, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Wyczekujcie na kolejny, bo jak na razie nie dostaliśmy żadnej informacji od Lary, ani od Zipa, ani od Alistera, gdzie się udamy dalej. Więc spróbujemy się czegoś dowiedzieć w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki wam serdeczne i do usłyszenia. Cześć!